Jesteśmy po pierwszej rundzie z Legii Grzechowej. Znów graliśmy w pierwszej rundzie z Gliwicami, tak jak chyba już co roku. To będzie jakaś nasza tradycja chyba, że gramy z Akademią Grzechową Gliwice. Mnie udało się wygrać partię dosyć pewnie, aczkolwiek nie byłem taki pewien siadając do niej, dlatego że dawno nie grałem, muszę się przyznać. Ale no, widocznie świeżość zwyciężyła. Tomek wygrał teraz turniej w Polanicy, grałem z Tomkiem Barakowskim. Trochę mnie zaskoczył debiucie, przygotowywałem się oczywiście, natomiast nie spodziewałem się, że uskoczył D7, raczej stawiałem na jakiś wariant Breyera w partii hiszpańskiej. Natomiast później wydawało mi się, że grałem całkiem logiczne ruchy i ogólnie jestem bardzo zadowolony. Wiadomo, wygraliśmy 3,5, Mateusz jeszcze wygrał, niestety przegrał Dima, reszta partii zakończyła się remisem. Myślę, że to dobry start dla naszej drużyny i mam nadzieję, że w tym roku powalczymy o medale i mało tego, zdobędziemy go.